Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj powiem o tym, kim jestem z poziomu zwykłości, jak i z poziomu zadaniowości, a więc z poziomu zwykłości jestem tym, kim słyszeliście w mojej historii, czyli wolontariuszką, grafikiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z poziomu zadaniowości jestem taka sama jak wy, czyli chcę być nikim. Ale nie w tym sensie, że chcę być zerem, że mam niską samoocenę. Nie, nie, nic z tych rzeczy dla niezorientowanych w tym temacie. Kto to jest nikt? Już tłumaczę. Nikt to ten, który nie chce posiadać programów tego świata, który chcę żyć tu i teraz, tylko i wyłącznie. Nie chcę się tą całą papką medialną i TP karmić, tak? Oczywiście do bycia nikim jeszcze brakuje, tak? Bo ciągle jest gdzieś tam likwidacja mnie nadal. Jak to bywa w rozwoju osobistym, on trwa stale. Ciągle, nieustannie. Tak więc bycie nikim to fajna rzecz, bo w perspektywie tego, co się dzieje, może być wyłączony, zajmować się sobą, tym, co lubisz, nie przejmując się zbytnio tym, co jest obok ciebie. Bo często ludzie robią błąd, martwią się tym, co jest obok nich, tym samym światem. Nawet się nie martwią sobą, bo świat takich przejął, zmartwił, że przyzwyczaili się, by się martwić innymi, a nie sobą. Lecz co im z tego wyjdzie, kiedy nie zadbają o siebie? Jak wtedy będą się martwić o ten cały świat, skoro sami gdzieś tam na zdrowiu padną? Dlatego chcę być nikim, chcę być równością, jak wy wszyscy. Mam nadzieję, że kiedyś nam się uda wszystkim, że jesteśmy tą jednością, że jesteśmy nikt, że jesteśmy równi. Nie wywyższanie, nie poniżanie się, lecz na równości jesteśmy. Każdy z nas spełnia swoją
misję. Każdy z nas jest tu ważny. To tyle w tym filmiku. Żyjcie wesoło. Do zobaczenia w następnym. Pa!